Siemano, witam Was na kanale Odkrycasz Big. Dzisiaj znowu na polu marzeń. Też myślę godzinkę, tak jak ostatnio. Też z dzikiem. W towarzystwie dzika. Może jeszcze trzeci kolega dojedzie na pole. I zobaczymy, będzie więcej fantów do pokazania. Jak coś będzie wyskakiwało. Na razie jakaś taka plomba wyskoczyła. Podejrzewam, że to plomba. Na razie nic tutaj na niej nie widać. I chyba nie będzie taki placek. Ale trafił się, to się pokaże się. Dobra, tymczasem. No i pierwsza moneta. Znowu jest z Fasta B. 5 fenoli. Z roku 1940. Jakieś szybko się suche robią. Dobra, tymczasem. O, wpadł guziczek. Ten, na co to wpadło? Guzik? A pokaż, co ty masz tam. Co to jest? Pieniążek. No to idź. Dobrze. Jakiś taki zdobiony. Na brzegach. Zobacz, wiśnia. Nie taki chyba młody guziczek, nie? Guziczek. Nie wiem, ale zobacz, tutaj na boku jakiś taki. Jakieś takie ranty zdobione, no. Jakiś taki gruby pompowany chyba był. Ja. Leciwy. Dobra, tymczasem. No i mamy taki dołek. I mamy sygneta. Ale odpust jak nic. Czarodziejski, patrzcie. Tutaj jakiś łączony. Oj! Żelastwo. Nawet nie wiem, co to jest. Pozłacane czy co? Ciekawe, co za kamień. To nie wygląda najgorzej. Tyle, że odpust. Jakiś kotek chyba miał być. No ale fant to fant. Tutaj nie wiem. Ziemi trochę. O, jest kamyczek. Czerwony. Rubin. Później umyję, zobaczę. Jak nie zapomnę, to wrzucę. Dziku! Mam pierścionek! Odpust, ale jaki? Dobra, tymczasem. Mam guziczek. Wygląda jak arseniak. Ale mam wątpliwości. Krzywe ucho. Niecałe. No, taki ładny dosyć. Dobra, tymczasem. Dziku tam zasuwa. A mnie wyszła łuska. Małzerowska prawdopodobnie. Dobra, tymczasem. No i mamy kolejne 5 feningów, ale tym razem bez swastyki. Dosyć starsza moneta, to jest 1908. No. Tymczasem. No i trafił się świetny guzik w taką kratę. Jeszcze cały do tego. Superancko. Superancko, elegancko. Lecimy, kobietki, na obiad wołały. Także widzicie, po godzince nawet nie całej pochodzonej i trzeba uciekać. No trudno, jeść trzeba. Kto będzie słuchał.
nerwowej kobiety, także lepiej nie denerwować, idziemy jeść tymczasem. Dobra, trzeba było szybko uciekać z pola, bo kobity już się darły z balkonu, że czas na obiad. Także ile my z godzinkę pochodziliśmy? No, tak jak wczoraj, szybko trzeba było uciekać. Także u mnie dzisiaj szorotowo troszkę, chociaż odpustowy, oj, gdzie on? Odpustowy wpadł. No i te guziczki, no one są ładne akurat. To nie można powiedzieć, że dzisiaj pole marzeń na nic nie dało. Zaraz wam pokażę, co u kolegi wyskoczyło. No ten guzik też ciekawy jest. Na pewno ręcznie to robione. Te zdobienia. No i ten stary pewnie guzik też jest. Chociaż te ucho tak jakby młodo wygląda. Nie? Współcześnie. Tak myślę. Tak nie? Tak jakoś tak. No jakieś łuseczki. Tylko jakieś dziwne takie małe. Pistoletowe jakieś. Takich nie znalazłem jeszcze. To od Mausera, co pokazywałem. Blaszki, odłamki i takie tam, no na szybkiego, ja mówię, bez tych słuchawek jeszcze lipa jest. A, jeszcze jeden pieniążek u mnie był, tylko córa mi powinęła. No i tak, z ciekawszych, bo już złom, żeś opróżnił do torby. Same czyste. Same czyste. Po jednym fenolu, czyli dwie sztuki, wszystko ze swastą, B. Ohyda. 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 Tutaj jeden fenol 1825. W ładnym stanie tutaj wychodzą u was. W miarę. Wiesz co, nawozów chyba nie sypią. Tak ekologia, jak u mnie. Ekologia. Ekologia, nie, ale bez kitu. Te u nas są takie blachy, że czasami nie wiadomo, co to jest, nie? Zbliżamy się do gwoździa programu. To jest piękny. Patrzcie, jaka patynka w ogóle. 1710. Bardzo piękna monetka, kurczę. Ale jak, no nic nie wytarta, nic. Tylko jej nie czyść nigdy. Mennicze. No, bo ona ma, kurde, taką śliczną patynę, nawet nie my jej. Tak nie trzeba. No, jest śliczna. Brzegi całe, niepobijane. Ekstra. Także, a tutaj mamy coś, co koledze się porty się zatrzęsły. Przed zawał. Szarp to jeszcze taki wzorek. Czyli dzisiaj mamy dwa odpusty. Jest tu jakiś napis. Może wam tak pokażę. No, był przed zawał. Fajnie nawet zrobiony, nie? Elegancko. No. A tutaj co my mamy za napis? Szkoda, że taki lekki. Coś tutaj jest na nim, spróbujemy. Ups. O. Tak, żeby to będziecie lepiej widzieć. O. Taki but. A wiśnia? To nie wiem, czy dziku coś tam znalazł. Fenole 2 chyba. Małe. Fenole 2. I tyle. To już nie będę go wołał na fenola. Dobra, trzymajcie się. Fajnie, że było. Można się pokazać na chwilę. I do zobaczenia na następnym wypadzie. Trzymajcie się, hej. Hej.